Moje najbardziej trwałe wspomnienie ze Stefana Batorego, ma 35 lat, ma na imię Zuzanna i jest córką. Męża poznałam właśnie na Batorym. Jaka była pani funkcja na statku i jak ona wyglądała w praktyce? Myślę tutaj o obowiązkach, które pani miała. Przyznam, że funkcje, które tam pełniłam w dzisiejszych czasach brzmią tak dosyć atrakcyjnie, dziwnie, albowiem byłam stewardesą muzyczną, byłam matką okrętową w czasie, kiedy jakby macierzyństwo rzeczywiście wówczas nie było moim priorytetem i byłam stewardesą kabinową. A tak naprawdę z całym szacunkiem dla wszystkich kobiet wykonujących ten zawód na całym świecie, to jest bardzo ciężki fizycznie praca. Ja nigdy przedtem, ani nigdy potem tak ciężko fizycznie nie pracowałam. My po prostu sprzątałyśmy. Stewardesy, proszę Państwa, sprzątają. No a matka okrętowa? Matka okrętowa. To było odpowiedzialne zadanie, ponieważ musiałam w momencie zaokrętowania dostawałam listę dzieci wraz z ich wiekiem, wymaganiami pokarmowymi. I musiałam rano przed śniadaniem do kabin wyznaczonych zanieść po prostu mleko dla tych dzieci. Potem rodzice mogli w określonych godzinach zostawiać w takim przedszkolu, żłobku te dzieci, które ja się wówczas nimi opiekowałam. To było strasznie fajne, ponieważ zawsze lubiłam dzieci i nie miałam problemów z tym, żeby z tymi dziećmi być. To miejsce, myślę tutaj o Nabrzeżu Francuskim, Dworcu Morskim, o tym całym mitologicznym miejscu związanym z żeglugą pasażerską, z pewnością ważne jest również i dla Gdyni do dzisiaj. Tak. Tak, to jest jedno z miejsc, które bardzo mocno identyfikuje mieszkańców. Momenty przypływania Batorego, to było, pomijając rodziny marynarskie, to było również święto i taki ważny dzień i wśród sąsiadów, ponieważ załoganci Batorego to są w większości ludzie bardzo twardzi. To są ludzie, którzy są niezwykle dumni z tego, że mieli okazję pracować na tym fenomenalnym statku i lubili dzielić się tą radością. Wielokrotnie w naszych opowieściach są takie momenty, gdzie sąsiedzi byli zapraszani, gdzie zdjęcia były pokazywane, potem też były slajdy, a nawet filmy, gdzie dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami, dlatego że Batory oprócz tej ciężkiej fizycznej pracy też dał nam możliwość wówczas bycia w takich miejscach i przeżywania takich rzeczy, które przeciętnemu mieszkańcowi Polski nie były dane, chociażby ze względów finansowych, ale też odległości, ostatni rejs. Argentyna, Brazylia, Meksyk, to były naprawdę takie pobyty, które do dzisiaj we mnie są i które we mnie jeszcze wybrzmiewają i z których ja się cieszę, że dane było mi to wszystko przeżyć. No, dziękuję.